Jesteśmy teraz na placu Jana Pawła II w Olsztynie. Akcja nazywa się Wiersze Chodnikowe. Jest ona organizowana już od 11 lat w 8 różnych miastach Polski. W tym roku i od już 3 lat harcerzy Chówca Rodło biorą udział w tej akcji jako jedyni w Olsztynie. Jest to rozpowszechnianie kultury w różny sposób. Ten jest chyba najbardziej dostępny dla wszystkich, bo każdy, kto przechodzi przez ulicę Olsztyna, może przeczytać sobie wiersz, a to jest jakaś w pewnym rodzaju sensie kultura. Cytatem w tym roku jest: cieszyć się życiem trzeba i można, pierwsza po żonie jest piłka nożna. Cytat taki dlatego, że zbliża się u nas Euro 2012, co jest dość oczywiste, że wszystko będzie związane z piłką nożną, tak i właśnie w tym roku multipoezja jest związana z piłką. Na ilu ulicach miasta taki wiersz się pojawi? Na 14. Na 14 w każdym miejscu tak naprawdę robimy po 2-3 kopie, więc na pewno każdy mieszkaniec Olsztyna zobaczy ten wiersz na swoim chodniku. Farba jest tak naprawdę na 3 miesiące, jednak mam nadzieję, że zostanie on długo i jeszcze za rok będziemy mogli go mijać na ulicach.